Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Paweł i witam was w kolejnym odcinku Mirror's Edge. O, nie mogę tej szyby wybić, szkoda. Dobra, mamy dobiec tam, tu mamy to, tu chyba na, nie wiem, tędy, chuj. Pewnie mogę i po schodach jak człowiek, nie, nie mogę po schodach, oczywiście, że nie mogę. Było sobie tu wskoczyć jak przynależy, dlaczego on nie chce? On nie chce się złapać, głupia bijacz. No, no, o kurwa, jak się idealnie ustawiłem, pod tym tu się wzięła i złapała. Dobra, mam iść tu. Tu trochę na dół. Nie wiem, co ja przed chwilą zrobiłem. Ona odleciała jakoś dziwnie. Ej, dlaczego stąd? Nie. O, a teraz to sobie wskoczyła, patrzcie na nią. No fej. Gdyby nie chciała tak ładnie wchopsać. Czekajcie, tu mamy linę, tam mamy linę. A tam możemy wejść wyżej. Dobra, obczajam. Ale nie złapała się liny. Pewnie powinienem był odskoczyć jeszcze. No i kurwa, ciągle stąd będę biegał. Dlaczego? Dlaczego? To jest no fail. Dobra. Ja w sumie wtedy zszedłem tu na dół, a nie powinienem nawet, co? Teraz nie pobiegła po ścianie. No. Cut the nut? I co teraz? No dobra, mogę sobie chyba i nie, nie doleci. Aha, czyli to była taka bardziej skomplikowana droga, co? Teraz jak tam wleźć na górę? Tu mamy rurę. Dobra. Ha, FIFA, fufam. Co ja teraz zrobić mam? Dalej na górę, dalej na górę. No. Jezus Maria, no nie mówcie, że ta barierka była aż tak wysoko, że ona się zwiesiła na tym. Tędy? Nie tędy? Chyba tędy. Nie wiem, o tu jest drabina. Okej, okay. Idziemy po drabinie. Tu jest siatkę, nie jest pod prądem, to fajnie. Tak, zakładam, że teraz tu ostrożnie mogą, co mogą. Co mogą, fejt. Jak ja mam teraz przejść? Tam nie przejdę, tam jest lina, no fajnie. Tu nie przejdę, tu nie przejdę, to jest lód kolczasty, na to wejdę, nie wejdę. Okej. Ale tu już przejdę. Och, kurwa. Jakież to było proste. Ona chyba tu na sobie wbiegnie elegancko. Beautiful. Teraz tutaj, tutaj co my tu mamy? Okej. Okay. Dobra, ogarnięte. Na pełnym ugarze wszystko. Bym się zajebał, gdybym teraz spadł. Dosłownie bym się zajebał. Dobra. Dobra, fejt żyje. Nie wiem, dlaczego mnie tak. Dziwnie mnie zniosło. Wybaczcie, że się zacięłem, ale myślałem, że stąd nie wyjdę w żaden sposób. Już gad donut. Zauważono podejrzaną! Kurwa, frajerze, giń. Jaką masz sytuację? Dobra, to se włączyłem, no.
Mogę włączyć jakoś przybliżenie? Halo? Jeden sekund. Bo mnie chyba zauważyli, a ja nie wiem jak włączyć przybliżenie. Sterowanie. ruch, obracanie w dół to nie. Działanie. Podpowiedź, zadanie, a przybliżenie broni F. Tego mnie gra nie nauczyła niestety. Ej, skąd? Skąd? Halo? Na dole mnie rypią. Ktoś jeszcze to do mnie... A tu się schowałeś, Pausztajnie. Jezu, nie wiem gdzie on jest. Dobra. Frajer. Wszyscy? Chyba wszyscy. To chyba mogę iść dalej. Teraz tak, tu jest jakaś czerwona rura, po której pewnie mógłbym sobie jakoś przejść, albo sobie mogę tym zjechać, co? Mogę wypierdolić. Okej, okay, tutaj na dół. I co teraz? Gdzieś tam mam iść, ale gdzie, co, jak? A, dobra, tu są drzwi czerwone. Czyli nie muszę tu szukać. Ja obstawiam, że ja tu się będę jeszcze z kimś napierdalał zaraz. Ja to obstawiam, że tak będzie. I jestem prawie tego, że pewny. O, fajnie. Ja pierdolę. No. Właś, Boże. Rain chociaż kurwa takie rzeczy ogarnią, że jak ja dalej trzymam W, to on wchodzi na górę. Znaczy nie, no dobra, może Techard się po prostu nauczył na błędach tej gry i to poprawił, nie? Czy ja tam w ogóle przejdę gdzieś? Takie jest oto moje pytanie. Zjebałem. Dobra, przejdę. Także nie jest... Pan Mark Schoner, zgłoszony do kierownika zmiany. Nie jest źle, dobrze idę, nie? To się opuści, tak myślałem. Ła. Wszystko w kurzu stanęło. Dobra, obstawiam, że tu trzeba się będzie troszeczkę pobić. Albo cośkolwiek innego. No, tak właśnie myślałem. Nie wiem, skoczę tu. Nie zdążyłem go rozbroić. Wiecie, wejdę sobie ten, abym mu broń zabrał, nie? To już będzie na luzie. Atakować podejrzany. Tylko, że oni mnie zdążą zastrzelić, zanim ja mu broń zabiorę. To jest... Za każdym razem muszę te drzwi otwierać, to też boli. Boli jak cholera. Naciskam jak głupi ten guzik do kurwa rozbrojenia gościa, ale ona kurwa nie reaguje tak jak potrzeba. Ja pier kurwa dole, no. No i aż tablet zadzwonił z radości. Kurwa mać. Akurat w momencie, kiedy on macha, ja naciskam i już go rozbrajała, ale dostała w ciry. Może przyjdzie kogoś do mnie, do tego rozbroja na spokojnie, co? O. Dobra, ten se do mnie strzelił dwa razy i chuj. Chuj w dupę, no. Ja. Dobra, teraz to już pewnie po mnie. Ja pierdolę. Jacy oni są przejebani. Szczerze bym sobie klikał slow motion, kurwa, ja sobie wciskam ciągle E. To mnie trochę rozpierdziela. Ej, ale on strasznie, kurwa, w dziwnym momencie się ta broń czerwona robi. Nie jest tak jak pokazywali w tutorialu, to nie jest takie proste. Boli też fakt, że strzelają do nas wszyscy tak nagle.
Jak go nie zdążę rozbroić w żaden sposób, jak ja to mam przejść? Pomocy, iść. To sobie włączyłem slow-mo teraz. No, teraz to mi to nie pomaga. Nie no, ja mu muszę normalnie chyba dojebać, bo ja kurwa chcę go rozbroić. Ja nie wiem. On macha tą bronią. Robi się czerwona, ja naciskam klawisz i dupa. Dobra, zajebał mnie. Super. Ten pół godziny później. Może zrobię pauzę i to kurwa. Nie, dobra, nie będę chamski. Pokażę wam, jak ja się kurwa muszę męczyć, żeby to wam pokazać. Gin frajerze! Dawaj broń, Fate. Strzelaj do tamtego frajera. Pięknie. Dobra, tutaj jeszcze na pewno jacyś są, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Gdzie jesteście, Polsztajny? Dobra, tam pobiegli. Dobra, ten chyba umarł. Dobra, ta broń nie ma przybliżenia. Dobra, ten nie żyje. Ktoś tu jeszcze jest. Dobra, broń się skończyła, super. Ale tutaj mamy drugą. Ja mają biura gdzieś przed tobą. Czy to już wszyscy byli? Wolałbym się nie zaskoczyć w jakiś sposób. Dobra, to chyba wszyscy byli. Nie wiem, ja sobie pochodzę z bronią jakiś czas. Jeżeli nie będę musiał gdzieś wchopsać. Gdziełem iść. Tak nieładnie na schodki skierowało. No, no, no. Jakie flow. Jezu, ale ona zanim się rozpędzi, czasami to jest. Gdzieś tam. No, no to wychodzi. No, 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 muszę broń wyjebać w takim razie, no. Dobra, bo tu nie widzę innego przejścia, tak jakby, nie? Zebrałem sobie walizeczkę. Ogólnie zebrałem 6 z 30. Ja muszę chyba iść dalej, co? W pobliżu doków załadunkowych. Wszystkie dostępne jednostki. Natychmiast ruszać w tym kierunku. Dobra, to chyba nie tak miało być. Iż gadonut. Dobra, trochę tu zimno, co? Fajt. Okej. Total ogar. Tu muszę iść. Spoko. Mam nadzieję, że tu już nie będzie strzelania. Co fajne jest to, że w tym Catalyst właśnie też przeciwnicy nie posiadają broni palnej, co mnie bardzo cieszy. Bo to jest złe. Oni nie powinni mieć broni palnej, bo to jest wręcz niesprawiedliwe, bo ja muszę ją komuś zabrać, żeby móc w ogóle strzelać. Co tu mam iść? To mi pokazuje tam, ale tu nie ma żadnego przejścia chyba. Nie. Dobra, muszę dojść do klawisza. A jak dojść do klawisza? Żeby dojść do klawisza, muszę, co ja muszę zrobić? Flow mi tego. No, tam jest jakiś przełączniczek. Ej, halo. Jezu, jak mi się. A to nie. Pośpiesz się, bo cię znajdą, Faith. To tylko telefon. Myślałem, że to jakiś guzik. Pośpiesz się, bo cię znajdą. Ale co ja mam tu zrobić? Powiedz mi, kolego, przyjacielu. Bo ja nie wiem. Ja kurwa nie wiem. Ja się zgubiłem. Mogę tam przeskoczyć. No kuchwa, najwidoczniej mogę. Ja nie wiem, tędy jakoś tam na górę pewnie dam radę wejść. Tutaj? Na ten przykład?
czekajcie, nie tędy. Może to tędy droga. Gadonut. W sumie stąd mam chyba łatwiej wskoczyć, a to jest ten sam poziom, czyli Fate tam dobiegnie. No właśnie tu. Pięknie. Aż pałka mięknie. Okej, okay, okej, okay, dobra, jestem na górze. Nie! Kurwa jego i ja pierdolę mać. Wedle planów powinno być tu przejście za systemem transportowym. Tak? Ja sobie kurwa znalazłem jakieś przejście, tylko Fate postanowiła spaść i się zabić. Nie wiedzieć kurwa czemu. Co no nie... No, dobra, ona sobie to tak lubi przeskoczyć, co? Stąd sobie w hop sam będzie łatwiej. O, no proszę bardzo, dało się Fate? Dało? No. Dobra, i co? I mamy ten guziczek magiczny. Nie, to chyba nie to. Odbierać jeło! Pośpiesz się, bo cię znajdą Fate. Dobra, to to. Brygada szybkiego reagowania. Ja jazę robicie? Powiem im, nie wiecie, że nie. Amatorzy. No a, teraz mogę sobie po tym przejechać, co? Nieautoryzowane włączenie prądu na terenie fabryki. Jednostka druga i ósma natychmiast na się do centrali PK. No to mam czerwone drzwi. Także zakładam, że idę w dobrym kierunku nawet. Muszę chyba znowu na dół. To chyba pod tobą. Pode mną? Ale jak ja mam zejść na dół? Pewnie tu muszę wejść na górę, co? Czy nie? Czy to mi nic coś da mi to w ogóle? Nie, no tu mam wszędzie siatkę. Mam wszędzie siatkę. Chyba nie tędy droga. No czekajcie, jak to sobie przeskoczę? W ogóle nie, tam nie przejdę. W żaden sposób. Tak nie zjadę. Gatunek. Nie, tu nie chcę wejść. Po prostu kurwa super, no jestem normalnie zajebisty. Jakbym chciał to przeskoczyć, to by mi się to w życiu nie udało. No zaraz, no przez te drzwi nie przejdę. Gdzieś tu na górę, na dół, lewo, prawo. Chuj, w dół. Nie. Dobra, nie wiem na czym ja się teraz trzymałem actually, ale dobra. Weź tu głupia. No. No. Nie no, nie prześlizgnę się pod barierką. To już wiem, to już sobie sprawdziłem. Dobra. No tam muszę wejść. Ej, tu jest dla... Kurwa, dobra. Tu jest dla Bajna. Ja pierdolę. Biegnij po tym, odwrót, pyk, jest, dobra, no udało ci się, kocha, no to jest lawina, boże, ja nie zauważyłem jej wcześniej. Zjeżdżaj. Dobra, i co, dalej na dół gdzieś, tam całkiem na dół mam zejść, okej. Aha. Dobra.
Jezu, czasami kurwa zagadki w tej grze są normalnie rozpierdalają. Nie doleciała. To kurwa serio znowu stąd, Boże. Dlaczego? Chyba pod tobą. Te animacje niektóre tak długo trwają, że się nie zamknę się w pół godziny. Nie. O, pyk. Nice. Tu na dół. Dobra, i tam musi dolecieć do drążka, co? Spoko. Fate umierała tyle razy, że już jej nie zależy w ogóle na życiu. Ona jest jak Deadpool, wiecie. Umiera i się ten. I chuj. Nieważne, czy zostaje sama głowa i tak jej wszystko odrośnie. No, taka jest Fate, wiecie. Ona jest taka harda i w ogóle, że ma wyjebane w ogóle na to, że umiera. Bo tak nie doleci. Chyba. No tak nie doleci. Nie no, kurwa. Po co ja to zrobiłem? To chyba pod tobą. Słyszę to już po raz który koleś. Nie wiem który, ale na pewno któryś. Słyszałem to już tyle razy, że to chyba pode mną, że teraz tu nie trafiłem w drążek, ja pierdolę. Spokojnie, ale spokojnie. Spokojnie. To chyba pod tobą. No oni tam łażą w ogóle, nie widzą, że akurat ktoś za tą szybą sobie biega. Ale luzik. Dobrze, że mnie nie widzą, przynajmniej się nie muszę z nimi jeszcze użerać. No, dlaczego ona nie chce tu dolecieć? Tak po prostu, tak just gonna fuck away, nie? To chyba pod tobą. Mam nadzieję, że w Catalyst będzie poprawiony parkouring. W sumie nie mogę się doczekać, tak nie wiem dlaczego. Podoba mi się takie coś w tej grze, taka czystość, wiecie, takie... Wchodzicie do budynków, jest szaro i ponuro i w ogóle, a wychodzicie z nich i jest tak ładnie. Teraz się nie odbiła od ściany pod sam koniec. No nie no, ja pier... Nieraz to działa tak fajnie, wiecie, że po prostu wszystko idzie, wychodzi, a nieraz nie chce się złapać czegoś, nie chce się złapać tamtegoś, niby powinna, ale się nie łapie, nie wiedzieć czemu, może z góry powinienem w ogóle biec, a nie z dołu. Nie, z góry to może być za daleko znowu. I pod sam koniec się nie odbiła. Boże, Fate, dlaczego ty mi to robisz? I dlaczego ja muszę aż taki fragment zapierdalać? Ciekawie z gameplay z tym gry, tak wiem. 500 razy widzicie to samo. No ale w sumie wiecie, no to jak... Teraz się nie wiem, czy jak się nie puszcza spacji, to ona się nie odbija, czy co? To chyba pod tobą. Nie, mam takie dziwne wrażenie, że chyba tak jest czasami. Ja tutaj nie wiem, czy jest sens używania tych drabin. Nie no, tutaj to pasowałoby to przechopsać. Że stan sobie skoczę, co? O, patrzcie, a trzeba było z góry, no. Super. Świetnie. Co my tu mamy? Jakiś komputerek. Czy ja mogę mu coś kliknąć? Nie. Nie miałem być na tej windzie? Czy ja muszę wejść teraz na górę? Nie jestem pewien, wiecie? Co ja powinienem teraz zrobić? Ała. Nie, tu sobie nie wejdę. Może ją opuszczę, co?
Mogę zaraz opuścić tą windę? Nie, teraz nie mogę nic z nią zrobić. Czy ja coś spierdoliłem sobie w tym momencie, czy nie? Oto jest kurwa pytanie. Co ja mam teraz zrobić? Bo nie wejdę na nią, no w żaden sposób. Zresztą jestem z góry przybiegłem. Aha. No dobra. Tu sobie było przejście, co? Okej, okay, mamy jakieś piękne czerwone linie. Mamy pieseła. Nie wiem co dalej. O. Ściana się przede mną otworzyła. Gardonut, gdzie mam biec? Gdzie mam biec? Ja się boję. Ten kury też jest zapiały. A, tu jest guzik. Myślałem, że nie mam już jakiegoś klucza, nie wiem, czegoś, kurwa, karty. A tu taki po prostu duży czerwony guzik trzeba było wcisnąć, żeby było ok, ale spoko. Hangar. Bingo. Znalazłam główny ośrodek nerwowy firmy. Czego oni ich uczą? Jest jeszcze coś, czego nie zdążyli opodatkować, nie wiem, zakazać? Jest jeszcze coś? My... Merk, łap za spróbę. Wiesz, że zawsze mam ją pod ręką, a co? To szkolenie, Merk. Ten projekt IKAR. Pirandello Kruger nie mieli pomagać policji. Szkolą ich specjalnie, na nas, żeby dorwać sprinterów. Wszystko okej okay na górze? Cicho jak zdrowie, tylko ja ptak był najlepszy sprzęt do nabuchu, jaki można kupić na czarnym rynku. To on. On? Koleś, którego widziałam w molu. Widziałam go przez kamerę. Na pokładzie łodzi w domu. Słuchaj, Faith, dość już działałaś. Teraz siedzisz w paszczy dwa, więc proszę, zabieraj się tamtą. Radio się rozpuszczało, namierzyli cię, zjeżdżaj tamtą. Coś czuję, że łatwiej będzie sobie z nimi powalczyć. Ła! Ła! Jezu! Jacy oni wysportowani! Dobra, spierdalajcie ode mnie pomocy. Wyjebuj, koleś, frajerze! Nie wiem, gdzie mam biec. Nie wiem, gdzie mam biec. Wow! Nie wiem, biegnę przed siebie póki co. Nie wiem, co mi to da, tak summa summarum. Wow! Drzwi wyrywają, kurwa, butami. W sumie była drabina, ale jebać już ją. Ja pierdolę, muszę jeszcze przed nimi spierdalać. Boże, ja myślałem, że to będzie koniec. A tu taki chuj. Lewo, prawo, lewo. Winda. Szybko, zamykaj. No haha, nie ma was. Co oni byli zwinni, z nimi się nie dało walczyć. Wolałem ich uniknąć, że tak powiem. Chciałem ich rozjebać, ale... Ruchy Fate nie są dostosowane do walki, zresztą ona nie ma żadnego uzbrojenia, także... Zakładam, że muszę być prosto. Moje flow mówi podobnie. O, to sobie tak po prostu szyba pękła, to jak miło. No, rozwal to! Nice. Dobra, mam biec tam. Oni dalej za mną biegną, to mnie trochę niepokoi. Nie wiem, tu na górę. Wow, strzelają do mnie, ale ja się ich nie boję. Nie rób dymu, po prostu zmiatać tamto. Staram się, bombel. Przed nami są jakieś tory. Może to droga wyjścia. Jezu, jebał mnie jakąś pałą, pomocy. Jaki bombel, niedobry był. Uhuhu. Jesteś przy torach? No to zła pokazja mała. Nie wiem, tu jest wszystko, widzę, w elektryfikacji jakiejś.
Dobra, miałem tutaj skoczyć na pociąg. Dobra, ogarniam już, już. Znowu na pociąg. Nie lubię pociągów. Jesteś przy torach? No to zła pokazie mała. Ładna robota. Spróbuję puścić informacje w sieć. Ostrzec. Myślałem, że mnie zabił. Tak, zrób. Znajdź mi najszybszą drogę do pannego. Tylko nie wparuj tam jak torpeda. Jestem pewna, że to on zabił Boba. Może być gorąco. Podejście do statku na piechotę jest zbyt ryzykowne. Na pewno cię namierzą. Musisz jakoś wśliznąć niezauważona. Przebiegnę bokiem, spadnę z helikoptera, wskoczę samochodem. Nie wiem, cokolwiek innego. Na piechotę mnie zauważą. Super. Dobra, to zakończymy sobie tutaj. To są jakieś policjanty tam na dole, gadajmy się trochę przy kitram. Zakończymy sobie tutaj, także dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bye bye. Chyba pora przejechać się na gapę, Faith. Szybko, zanim odjedzie.